We wrześniu wystartowała czwarta edycja budżetu obywatelskiego. Tym razem mieszkańcy zdecydują, na co wydać 2 640 000 zł. Widać, że te projekty bardzo się zmieniają. W pierwszej edycji były to przede wszystkim chodniki, drogi, naprawa placów zabaw. Teraz pojawiają się już pomysły bardzo kreatywne, takie jak na przykład pump track, czyli tor do ekstremalnej jazdy na rowerze, czy zatoczka Kiss and Ride, czyli też taka nowość w Chorzowie. Po raz pierwszy pojawiły się też projekty miękkie, czyli takie programy społeczne, myślę, że tak to można nazwać, na przykład dotyczące humanitaryzmu czy patriotyzmu lokalnego. Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowanych ze środków publicznych, a realizowanych przez Urząd Miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta. W Chorzowie budżet obywatelski wprowadzono po raz pierwszy w 2013 roku. Rzeczywiście tak jest, że ten budżet obywatelski z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. No i w tym roku przełożyło się to na to, że komisja miała do zweryfikowania niemalże 100 różnych propozycji mieszkańców na projekty. Tą pozytywną weryfikację przeszło niemal 80 projektów, no i z tych 80 projektów teraz mieszkańcy będą wybierali te, które uważają, że są najlepsze dla ich dzielnic. Mieszkańcy o wszystkich szczegółach dowiedzą się z internetu. Utworzyliśmy nową stronę internetową www.bochorzow.eu, gdzie publikujemy wszystkie uzasadnienia, jeśli jakiś wniosek został odrzucony. Zdarzyło się tak niestety w kilku przypadkach, po prostu albo teren nie należał do miasta i nie mogliśmy tam prowadzić inwestycji, albo były już tam zaplanowane inne działania, na przykład wodociągi planowały tam przebudowę, no więc nie było sensu na razie budować w tym miejscu na przykład placu zabaw. Więc staraliśmy się to wyjaśniać na bieżąco i nie spotkaliśmy się tutaj z większymi zarzutami. Myślę, że wszystko udało się wyjaśnić. Zakończył się już etap składania wniosków. Propozycje zostały już opublikowane na stronie urzędu, a od 3 października rozpocznie się głosowanie. Każdy tak naprawdę oddaje jeden głos, z tym, że głosowanie jest preferencyjne, taką przyjęliśmy formułę i w ramach tego oddanego głosu będzie można rozdzielić 5 punktów pomiędzy inwestycje. Będzie to można zrobić w taki sposób, żeby 5 punktów dać na jedną inwestycję, bądź rozdzielić te punkty, tak jak mówię, preferencyjnie, czyli w konfiguracji 3-1-1, 3-2, jak któremu z mieszkańców pasuje. Każdy z głosujących może oddać tylko jeden głos i to ważne. Poza tym, jeżeli chodzi jeszcze o same osoby uprawnione do głosowania, zdecydowaliśmy w tym roku, że takie prawo powinny mieć również osoby, które pracują, uczą się w naszym mieście, no i są użytkownikami tej przestrzeni publicznej naszego miasta. Ogłoszenie wyników nastąpi 28 października. Inwestycje będą realizowane w przyszłym roku. Chorzów jest znany jako miasto bluesa, ale nie tylko. Jest przede wszystkim miastem dobrej muzyki. Konferencja naukowa pod nazwą Muzyka w Chorzowie odbyła się w Chorzowskim Muzeum. Podczas konferencji nie zabrakło wystąpień opisujących interesujące relacje między muzyką a miastem. Bardzo się cieszę, że ta konferencja jest też takim powrotem do źródeł, do tych sesji, które robiliśmy w latach 90., które dotykały Chorzowa. Dawno już zapomnieliśmy o tym, że trzeba tą wiedzę nadal pogłębiać i nadal pielęgnować. No i udało się zgromadzić znakomitych autorów, profesora Gębalskiego, wspomnianych panią Król czy Andrzeja Matysika, czyli najlepszych znawców w swojej dziedzinie. A w rozmowie panelowej będzie jeszcze Leszek Winder, spodziewamy się profesora Szmatlocha, gdzie muzycy i plastycy o tożsamości muzycznej miasta i regionu, myślę, będą też ciekawe rzeczy mieli do powiedzenia. Hasło Chorzów Miasto Bluesa, które wymyśliliśmy trochę tak chyba na 750-lecie Chorzowa, to już dobre kilka lat temu, zaczęło żyć swoim życiem, zainspirowało tutaj naszych lokalnych władców i jakoś to wszystko nabiera sensu. No, ludzie nam uzmysławiają spoza Śląska, spoza Chorzowa, spoza Śląska, że w Chorzowie, że najczęściej na koncerty bluesowe jeżdżą do Chorzowa. Ludzie z zachodnich części krańców polskich i wschodnich i północnych. I tak jak kiedyś mówiłem, a czemu tego w Warszawie nie ma? No, ja do Warszawy jeździłem przez wiele lat na festiwale Jazz Jamboree i inne wielkie koncerty Awadiego Watersa, Majca Davisa. Teraz trzeba przyjeżdżać do Chorzowa. Piłkarki Ruchu Chorzów na mecz o stawkę czekały prawie 4,5 miesiąca.
na zwycięstwo jeszcze dłużej. Na inaugurację rozgrywek pierwszej ligi chorzowianki pewnie pokonały Koronę Handball Kielce 32-24. Bardzo się stresowałyśmy przed tym meczem, nie wiedziałyśmy czego się spodziewać. Wiedziałyśmy, że Kielce to dosyć dobry zespół, no ale jak widać udało się. Przy każdej inauguracji jest nutka niewiadomej, więc też taka była, ale ja byłem spokojny, dziewczyny też były spokojne. Wiedzieliśmy czego się spodziewać, dobrze rozpracowaliśmy zespół z Kielc i naprawdę poprzez te przygotowania mieliśmy spokój. Ten spokój nie zawsze było widać dzisiaj na boisku, ale wiele rzeczy zrealizowaliśmy, które były na treningach. Typiornistki udowodniły, że chcą walczyć w lidze o najwyższe cele. Pokonały bowiem jednego z mocniejszych kandydatów do awansu. Chcemy wrócić do tej Superligi jak najszybciej, czyli już po paru miesiącach. Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy krok. Wygraliśmy z drużyną, która aspiruje do... chciała awansować też do Superligi. Wygraliśmy spokojnie, można powiedzieć, zasłużenie od początku do końca prowadząc. Mieliśmy parę debiutów, parę 16-latek zadebiutowało na pierwszoligowych parkietach. KPR Ruch Chorzów ma powalczyć o awans nie tylko z Koroną, ale też z SPR Olkusz. Wydaje mi się, że to są te takie najgorsze zespoły, z którymi możemy najbardziej się bić w tym sezonie. Aczkolwiek jeszcze bym nie skreślała drużyny z Płocka, bo również się troszkę powzmacniała w tym sezonie. Kolejny mecz czypiornistek w hali przy Dąbrowskiego już w sobotę o 15 ze Spartą Oborniki.